Witam widzów Toka to Szoka na czwartym podcaście Zgromadzenie Zbieraczy.pl, gdzie gadamy o TF-ach i jestem tutaj kompletnie z własnej woli, to jest mój drugi raz występując na tym podcaście. Jestem tutaj bardzo zadowolony będąc uczestnikiem i świetne jest to, że w tych latach, kiedy ludzie muszą się trzymać z daleka na podwórku, ponieważ sami wiecie co, my możemy tutaj bezpiecznie w naszych domach się spotkać. Niektórzy w swoich, niektórzy nie. Ale to zresztą nieważne, ponieważ będziemy dzisiaj sobie rozmawiać o przeciekach i potwierdzonych przeciekach nowych figurek, czyli tego, po co tu jesteśmy. A z nami jest Sebu z kanału Sebujek. Nie ten palec, nie ta ręka. Przynajmniej on u mnie tutaj jest. Witaj się, Sebu. A u mnie tutaj jest Kuba, ale dowcip, ale nie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Okej, i witamy, znowu nie ta ręka, znowu nie ta strona, i witamy jeszcze Kubę z kanału Tok to Szok, czyli właściciela tego podcastu. Siemano. No i zaczynając nasz temat, czyli plotki, przecieki i potwierdzenia. Od czego chcecie zacząć? Od potwierdzonych, czy od... Może to najlepsze zostawimy na koniec, mój drogi prowadzący. Racja. No to zaczynaj, Michał. Więc zacznijmy od plotek i najpierw czagów, czyli w czagach mamy Motormastera, który ma być komanderem, mamy Breakdowna, Wild Ridera, tak? Dead-Enda, Dragstripa, Blitzwinga, Sludge'a, Snarla i Goldbug'a w czagach zaznaczam. No to może jak ostatnio ja zaczynałem temat, którego po prostu mi wytyczyliście, to teraz zacznijmy od Seby. Bo czemu nie? Bo prowadzę, więc mogę. Dobra, ja tutaj nie byłem przygotowany na to, ale trudno, miałem czas, hehe. Może zaczniemy od całego nowego projektu, tak zwanego Menesor, no bo tak można by to nazwać. Albo Stanticon. Uważam, no albo Stanticon, dokładnie, zgadzam się tutaj. Uważam, że jeżeli projekt nie będzie za bardzo, że tak powiem, kreskówkową interpretacją Menesora, tam całej podgrupy tak w 100%, no to może być ciekawie, natomiast jeżeli będzie, no tak jak niektórzy się obawiają, także naczepa i cały Motormaster, że tak powiem, tworzy tors, części i tak dalej, a tylko nakładamy deluksy, no to troszkę to jakby no zmienia cały sens, przynajmniej dla mnie tutaj, tych starych kombajnerów, które tam były wcześniej, jeżeli chodzi o Combiner Wars, przynajmniej dla mnie. Natomiast czy się cieszę, czy nie? Zobaczymy, jak ten projekt wyjdzie, jak będą poszczególne człony. Niemniej jednak, jeżeli ta plotka się potwierdzi, to będzie to według mnie bardzo ciekawe. Natomiast co do Dinobotów, to no troszkę się spodziewałem, że jednak w linii studyjnej 86 się nie pojawią, ponieważ no może będzie brakować miejsca, nie wiemy tego, a może faktycznie Sludge się tam pojawi też w 86, nie wiadomo, bo w końcu w The Movie się pojawił. Także zobaczymy, jak to będzie. Niemniej jednak fajnie, że faktycznie wydadzą całą podgrupę lepszą Dinobotów niż to, co mieliśmy w Power of the Primes. Tak, no dokładnie. Tak, które nie są kombajnerem. No i mamy naszego Goldbacka, czyli pewnie albo Remold Cliffjumpera z Airlines, albo nowy Mold. To jest zastanawiające tutaj. I no jeszcze dochodzi nam Braster, który... Blitzwing. Nie Blaster, to mi się pomyliło. Który będzie ponoć, jak tam donoszą, liderem, więc no troszkę obawy są, że znowu dostaniemy jakiś dodatek, którego byśmy nie chcieli na bronie. Niemniej jednak może się okazać, że będzie bardzo spory, no i mieć efekty, dodatki. Ciekawe po prostu, jak będzie wyglądał nowy Blitzwing, że tak powiem, bo
bardzo liczę, że tak powiem, na jego może trochę lepszą wersję od poprzedniej, nie wiem. Wersja ten z Return nie była dla mnie jakaś super zła, że tak powiem. To tyle, jeżeli chodzi o mnie. Chyba wszystko. Nie wiem, bo mogło... Jeśli chodzi o Chagi, to owszem. Nie powiedziałeś o Breakdownie, ani o Dead Endzie. No to ja ogólnie ich określiłem tam jako cała podgrupa jako tego... Właśnie. Nie określiłeś ich samodzielnie, tylko jako syndikowy. No tak, tak. No to teraz idziemy tak po kolei, że ten, kto powiedział o temacie, będzie go mówił na końcu, czyli teraz Kuba, nie ta strona, Kuba. No to co mogę ja powiedzieć? No to powiem, że jeśli chodzi o Stunticony, to no to czekam na nich, jeśli one się pojawią, bo to jest troszeczkę ciekawe, bo jak to powiedział Seba, są troszeczkę obawy to do tego, czy to będzie taki 100% kartonowy Menesor, czy to będzie jakaś taka, powiedzmy, nieco nowsza wersja z jakimiś elementami starej wersji, jakimiś elementami, nie wiem, wersji figurkowej, czy jakimiś nowymi rzeczami. Mam nadzieję, że jednak zrobią to, że tak powiem, no... sposób, który nie będzie taki stricte G1-owy, kartunowy i dodadzą tam coś ciekawego i no co do Motormastera, który ma być wtedy komanderem bodajże i ma być też torsem Menesora, jak to było w G1, no to rzeczywiście mogą być obawy co do tego, że będzie się, że tak powiem, tak jak figurka G1 zamieniał jako cała ciężarówka z przyczepą w i robota i tego tryb kombinera, no to do tego też mam pewne obawy. I nawet nie myślę, jaka by była transformacja tej figurki, biorąc pod uwagę, że to będzie transformacja całego trybu alternatywnego w oba tryby. No ale mam nadzieję, że przynajmniej wyjdzie dobrze. Co do pozostałych robotów, czyli Breakdowna, Wild Ridera, Dead Enda i Dragstripa, no to w ich przypadku się aż tak bardzo nie obawiam, ponieważ no, myślę, że da się jakoś zrobić tak dobrze, bo no, myślę, że nie są aż tak... trudne do zrobienia, jakby porównane do tego Motormastera. No i myślę, że jako zarówno kończyny Menesora, jak i jako takie zwykłe figurki się sprawdzą, a przynajmniej ja na to liczę. Co do pozostałych figurek, zacznijmy może od Dinobotów, Sludge'a i Snarla, no to powiem tak, że zdecydowanie na nich czekam, bo Grimlock, który wyszedł w Studio Series 86, moim zdaniem jest super. Więc... Moje pytanie do ciebie, Jakubie, kupiłeś już? Jeszcze nie. Ale może to nadrobię, nie wiem, ale mniejsza z tym, wracając. Super mówiłem, poza wybitymi zębami. Tak, mniejsza z tym. Uważam, że Grimlock ze Studios Iris 86 był naprawdę super i naprawdę był mega dobrze zrobiony, więc mam nadzieję, że to podobną rzecz zrobią z tymi, z pozostałymi Dinobotami, w tym ze Sludge'em i Snarlem. I że zrobią przynajmniej wersję, która nie będzie kombinerem, tak jak ta wersja z tego, z Power of the Primes, która no jako sama... Oni już nie są kombinerem, ci tak przypomnę. Tak, i to jest dobre i mam nadzieję, że będą dobrymi figurkami, bo no, czy tamte figurki, które były kombinerami, to miały taki problem, że raz, że musiałem mieć taką, że tak powiem, przekombinowaną transformację, po to by mieć gimmick kombinera, a dwa, no, były tak naprawdę do skali z niczym. Z niczym się nie skalowały te Dinoboty, no może poza Grimlockiem, bo on jeszcze jako tako by, no może się sprawdził, bo był jednak no większy od reszty, ale to jednak troszeczkę to zaburzyło tę skalę, bo w pierwszej generacji to większość Dinobotów poza słupem była mniej więcej podobnego wzrostu, a tutaj zrobili tak, że Grimlock jest największy, a reszta jest malutka. I to mam nadzieję, przynajmniej dadzą dobrą skalę do tych figurek i że no... Jeżeli boisz się Wulkanikusa, to bój się, bo powraca w Cyberverse, hehe. Dobra, już mnie nie strasz innych. Ale no... już postraszyłem i to jest prawda, to jest potwierdzone, to nie jest tak, że ja sobie to biorę spowiem. To teraz nie gadam o Cyberverse, pozwól, że dokończę. No i mam nadzieję, że to będą po prostu dobre figurki, dobrze będą odzorowywać te postacie, tylko żeby nie zrobić takich stricte G1-owych, bo to będzie to trochę takie nudne. Żeby dać ciekawe troszeczkę elementów z kreskówki, troszeczkę elementów z figurki z lat 80., troszeczkę czegoś nowego i to będzie moim zdaniem bardzo fajne. Więc ja, jeśli chodzi o Dinoboty, to też bardzo czekam, ale nawet bardziej niż na Stunticony. A inną figurkę, na którą również bardzo czekam, jest Blitzwing, czyli kolejny Decepticon Triple Changer. I powiem tak, wersja Titan's Return, o której tam nieco wspomniałeś, Seba, no zła nie była. Akurat uważam, że
No, jako Blitzwing się bardziej sprawdza niż jako Optimus Prime. No, jakim Optimusem? Chyba Megatron. Tak, Megatron. Megatron. Mi się pomyliło, ponieważ w Titans Return zrobili Optimusa Prime'a i Megatrona, którzy później zostali przerobieni na Bo oni. Octane'a i Blitzwinga. Słuchaj, bo oni zrobili to tak, że zamiast na początku wydać Blitzwinga i Octane'a, to wydali ich później celowo, tak, żebyś wiem. Musiał czekać. Tak, plus jeszcze i u nas ich nie było, tak. Taka chyba ciekawostka. kiedyś one były na Allegro, ale to było bardzo krótko. Ale mniejsza To z było tym. na tyle, że nie każdy sobie zdążył Tak, zakupić. ale wróćmy do właściwego tematu. I ja tutaj liczę na pewno, żeby ten Blitzwing, podobnie jak Astro Train, wydany tam bodajże w Siege, jeśli się nie mylę, był. I paku Airlines Tak, jeszcze, tak, tak. tak. Ale no, z tego co wiem, to chyba jest podobna figurka. Żeby był no taką większą, powiedzmy, figurką, taką masywniejszą, ponieważ no Blitzwing. No. Tak jak Astro Train nie był malutką postacią i żeby miał oczywiście wszystkie trzy tryby dobre, ponieważ no, w dzisiejszych Triple Changerach, jak to pokazałem niejednokrotnie, na przykładzie tego Siege Springera, że są w stanie obecnie robić Triple Changery, gdzie wszystkie trzy tryby wyglądają dobrze i mam nadzieję, że tutaj zrobią dobrze zarówno tryb robota, jak i tryb czołgu i tryb samolotu. I mam nadzieję, że to im wyjdzie po prostu dobrze. I mam nadzieję, że przynajmniej też transformacja nie będzie jakaś taka masakryczna, ale że nie będzie jakaś taka banana, że będzie taka w miarę angażująca i żeby była ciekawa. Na to na I pewno nie liczę. zapominaj, że musi mieć miecz. Tak, miecz i albo tak jak wersja figurkowa G1 i wersja Titan's Return, działko jeszcze, bo Blitzwing miał i działko i miecz jako figurka i nie wiem, czy miał w serialu, ale na pewno miał miecz, właśnie jak mówiłeś. Zawsze mogą dodać efekty, bo wiesz, lider. Ja tylko mam nadzieję, że to nie będzie sytuacja jak z niektórymi dzisiejszymi tymi niby liderami, takimi jak Shockwave z Siege, czy nie wiem, Shockwave z Studio Series, gdzie tak naprawdę mamy Voyagera, który ma napakowane akcesoria. Chociaż tak naprawdę nie wiem, czy tak. Shockwave tak naprawdę w Studio Series do końca takim Voyagerem nie jest. Jest gdzieś pomiędzy, bo wezes. Klasa lider to no, jest tutaj ciężko, że tak powiem, określić, kto jest największy. Będzie to pewnie Grimlock z Wieku Zagłady, a reszta to są takie lidery z dodatkami jak Megatron tak. z Trójki. Właśnie wspomniany Shockwave z Trójki, z SS, to on w przeliczeniu teoretycznie na plastik i farbę to wychodzi tyle samo, ile takie zwykłe lidery. Więc no, jakby samo to działo ma tyle plastiku, że dałoby się go zrobić o kilka centymetrów większego, no ale. Ale on jest wtedy za duży by był, skalowo, nie skalowo no być. No ciekawe, ale wróćmy do właściwego tematu, wróćmy do Blitzwinga, więc ja za niego też trzymam kciuki, tak jak za te Dinoboty i za Stanticony. No i oczywiście jest jeszcze Goldbug. Co do Goldbuga, to akurat nie spodziewałbym się, żeby był on repaintem Cliffjumpera. Bo Goldbug, jeśli dobrze pamiętam z kreskówki G1, to był to tak naprawdę Bumblebee, tylko że tam miał odbudowane ciało, bo tam było zostało zniszczone, nie pamiętam dokładnie, ale no jako, no myślę, że to byłby bardziej repaint jakiejś wersji Bumblebee'ego, ponieważ umówmy się, w wersji G1 miał ten sam tryb co Bumblebee, czyli Garbusa, jakby ktoś nie wiedział. No tylko, że oni teraz nie mogą tego tak. zrobić, bo wiesz, licencja się skończyła im dokładnie. Na no, prawdopodobnie. Ale więc no może zrobią repaint tego Cliff Jumpera. Albo zrobię nowy mod. Będzie nowy mod. Mam nadzieję, że nowy mod, by nie było tego pierwsze platformingu i żeby to był. No, bo jednak no, Cliffjumper i Bumblebee, którzy są no, do, w teorii podobni, a jednak nie są w stacji identyczni i myślę, że byłby to coś bardziej podobnego do Bumblebee'ego, bo w końcu Goldbug był bardziej podobny do Bumblebee'ego, jak wiemy. Właściwie panowie, to tutaj zapomnieliśmy w tej liście tak właściwie o Blasterze, Voyagerze i teraz nie wiem, czy by go tu dodać, czy nie. Na tej liście nie ma. No niestety, nie więc. Ale też jest już jako plotka gdzieś tam nie. się pojawia. Chociaż ona się dopiero później pojawiła, ale o niej może innym razem porozmawiamy, mniejsza z tym. No albo już wyjdzie, hehe, to no, wtedy zobaczymy. Więc zatem oddaję głos prowadzącemu. No i teraz powinno być moje zdanie właśnie o tych no, wszystkich dokładnie. Figurkach. Więc może zacznę od końca, czyli od Dinobotów. Ponieważ o ile zbieranie ich wszystkich do na przykład właśnie Wulkanikusa, jak ja go wcześniej źle nazwałem Wulkanionem, to jeszcze w miarę miało sens, gdyby były dobrze wykonane. To jak dla mnie, nie jestem aż takim fanem, żeby zebrać wszystkie 300-złotowe figurki
tylko po to, żeby sobie stały obok siebie i był kompletny team. Jakby, jeśli wszystkie będą na tym samym poziomie inżynierii i malowania i wszystkiego, to będzie to może coś mi stuknie do głowy, żeby... A może je zbiorę. Ale jeśli nie będą aż tak dobre i na przykład, nie wiem, któryś z nich mi się nie spodoba, to chyba nie będę widział sensu w zbieraniu wszystkich trzech, bo jakby no dwa są fajne, ale jeden mi się nie podoba, to co? To albo wyjść na fake fana i nie zbierać całego teamu, czy wyjść na jakiegoś tam fana, który lubi tylko Grimlocka, no. Wiesz, no tutaj pamiętaj, że wszystkie poza jednym to lidery, więc no tak, co na ich no będzie... Wszyscy poza słupem są liderami. Tak, i właśnie tak. Mam wrażenie, że słup będzie najfajniejszy. Bo słup będzie Voyagerem, za którego zapłacisz mniej. Tak. Nie dadzą ci jajeczka albo Williego, który jest tutaj bez celu troszkę. Którego dodali do Grimlocka, jakby ktoś nie wiedział. Tak, tak, mogę już dać takie kory, to by było o wiele lepsze. Może nie byłoby aż takie fajne, ale no... Popieram zdanie Seby. Kora Williego i tak by nie wydali, bo jest wersja Titan z Return, także Willy tu by miał małe opcje, plus no... Chcieli go dodać, że był tam w tej scenie z Grimlockiem, więc tu dlatego, ale no mogli z niego zrobić taką... Oddzianą figurkę na przykład. Albo figurkę po prostu, którą kładziesz na ziemi, puszczasz i tyle. Nie ma jakiegoś trybu taki fajnego. Taki samochodzik, co go się tak, wiecie, naciąga i on jedzie. No tak, tak, dokładnie. To by było ciekawe. To by było lepsze niż figurka z artykulacją, a jak chcesz artykulacji, to musisz tam poprawić i dokupić. Mogli go zrobić już... No, mogli go już całkiem dać artykulację, jak już chcieli go dodać tutaj. Tak. Ale to mniejsze o to. No i ciekawe, co reszta dinków będzie miała za dodatki. Lepiej o tym nie rozmawiać, bo pewnie się okaże w ostatniej chwili, czy niektóre będą mieć tych akcesoriów mnóstwo, ale to już mniejsza z tym. Się okaże za rok. Dobra, kontynuuj, Michał. No to teraz może Blitzwing. I jak dla mnie wcześniej jedynym Blitzwingiem, na którym się zastanawiałem nad zakupem, w sensie nie nad zakupem, przesadziłem, po prostu mi się podobał, był Blitzwing od DX9, czyli third party. Ale nie zbieram masterpiece'ów, plus nie ma go w Polsce, to stwierdziłem, no trudno. A jeszcze dodajmy cenę. A myślałem, że no powiesz cenę. Blitzwing z Bumblebee Movie. To też, tego też chciałem sobie wyziąć. No zgarnąć. No jak każdy. No ja. Tak. I miałem nawet szansę. Straciłem to. Niestety. Nieważne. Ale mniejsze. No, no i mam nadzieję, że ten Blitzwing będzie w trybie czołgu klocem, w trybie samolotu w miarę taki nieśmietnikowy, żeby nie wyglądał jak śmieciara, a w trybie robota, żeby był jakikolwiek w zasadzie. Żeby był dobry. Tak, żeby był dobry. I teraz nie będzie jeszcze, że nie będę mówił o Goldbagu, tylko o Tanticona. I tutaj mam takie... To się może udać, bo wiedzą już nieco bardziej, czego nie robić z kombinerami poprzez właśnie Combiner Wars i wiedzą, co potencjalnie można by było zrobić. Jak wcześniej Sebu wspominał o Torsie z robem z Mena Sora, to fajnie by było, gdyby jakby to nazwać w Devastatorze ze Studio Series, były dodawane części do tych, do różnych fragmentów Devastatora w innych figurkach, no bo Overloadu dostał tą część na szyję do Mixmastera. I to było całkiem spoko, bo z jednej strony spoko, z drugiej strony nie. Bo musiałeś mieć wszystkie figurki, w sumie to logiczne, bo i tak trzeba było je wszystkie zebrać. Jeżeli chciałeś Deva, to tak, Deva. Jeżeli chciałeś 100% accurate, musiałeś kupić Ripoint Skip Jacka i nie kupować Rampage'a, hehehe, zbro, polityka. Jak nie chciałeś kupować oddzielnie figurek, to mógłbyś kupić zestaw za 3000. Nie, no, dwa tam. Ja widziałem za 3000, ale no mniejsza z tym. No, ale stanie już nieco. Nie. Ale fajnie, że teraz tak... kosztuje tyle, co Oculus Rift S. Plus i tak ten set nie ma sensu, bo nie dodaje jakichś dodatkowych ekskluzywnych figurek jak Simons albo tam cokolwiek.
Mudflap albo Skits. Jondra. O Mudflapie i Skitsie się nie wypowiemy, bo Nuno. A o tym dodatku, o którym wspomniał Michał, który dodał pan Michael Bay, to również lepiej nie mówić. Ale już jest. Spokojne jest DNA, można kupić. Dobra, lepiej o tym nie mówić. Ale wiecie, że Devastator ma, Hasbro dało mu inny atut, którego w filmie nie ma, dało mu, wiecie co, ogóreczkę. Usiadł. Dobra, już o tym nie mówmy. Okej, nieważne. I to jeszcze robi podstawka. Dobra, już. Wróć do... Anatomię Transformerów zostawmy sobie na... Specjalny na specjalny podcast, co wy na to, ty. To specjalny jest... podcast o nazwie Anatomia Transformerów. Czy Transformery mają płeć? Dobra, koniec. Niechaj Michał kontynuuje. Okej, okay, no to fajnie by było zobaczyć, gdyby w Motormasterze, kontynuując, w sensie nie w Motormasterze, ogólnie w Dinosaurze, kontynuując to, co mówiłem, że inne figurki dostawały akcesoria do... skompletowania całego bota. Sorry, że ci przerywam, ale tutaj nie będzie takiej akcji, bo skoro Motor Master jest komanderem, to logiczne, że ręce i nogi pójdą do niego jako dodatki. Ja. Trzeba podbić cenę. A, dobra, no to w sumie no to niech będzie komander. I załóżmy, że na przykład finalna figurka Menasora ma mieć na przykład nieco dłuższy tors niż faktycznie ma figurka. I fajnie by było zobaczyć na przykład taki mechanizm, że on, nie wiem, dostaje w zestawie jakąś taką, nie wiem, taką część. Załóżmy, że to jest jakiś kwadrat czy coś w tym stylu, czy inny równoległobok. I żeby i ta figurka miałaby obrót w pasie, co że się tak jąkam, ale trudno mi to jest opisać. Ta figurka miałaby obrót w pasie i załóżmy, że ten obrót w pasie się tak wypina, wsadza się pomiędzy tą część, o której mówiłem. I to jest takie przedłużenie torsa i wtedy by był jakby większy faktyczny Menasor i to by wtedy Commander miał sens, bo dostawałbyś takie części do zwiększenia Motormastera do Menasora. Znaczy fajnie jakby było tak, że naczepa jest osobna, a kabina jest osobna, mimo że tak w jeden nie było, tak? No jednak ta skala w generacji pierwszej była dość dziwna, bo patrzcie, mamy Optimusa, który jest samym ciągnikiem, a mamy Motormastera, który jest całym ciągnikiem jeszcze z naczepą i jest troszkę wyższy od niego. No nie jest za wysoki jak na postać, która składa się z większych elementów niż Optimus. Więc skala generalnie w pierwszej generacji zbytnio nie istniała, więc no... Nie mówię, że to źle, ale no jednak no, chciałbym, żeby był o wiele wyższy, znaczy od Optimusa, może jak Grimlock chociażby. To, ale no wiadomo, pomaszyć bardzo. Jeden nie istniała tak jak wirus według Morawieckiego, ale wracając to zostało mi jeszcze do omówienia Goldbug, ponieważ... G1, sorry, że tu przerywam też, ale G1, bardziej chodziło mi o skalę w tym movie, czyli w tej animacji. No. Bo tutaj źle się wysłowiłem wcześniej odnośnie Motormastera i jego skali, no. To tyle. Dobra, kontynuuj, Michał. Okej, no to Goldbug. Na tego jestem, chyba najbardziej się jaram z tych wszystkich, bo wcześniej miałem takie, no ten Motormaster, no będzie Menasor, no Dinoboty. I okej, ale tak sobie stwierdziłem, że ej, Goldbug, no on miał tylko w zasadzie ilość jego figurek, które były przed kiedykolwiek, dało się policzyć na palcach u jednej ręki. No tak, był G1, był Revealed Shield, który był repaintem Bumblebee'ego. Mhm. I kto jeszcze był? Nie liczymy wersji third party, podkreślam. No właśnie. Chyba Masterpiece może. Nie, Masterpiece'a nie było chyba. Nie, to był złoty Bumblebee, to była wersja z generacji drugiej, więc to nie był Goldbug. Właśnie. Dwie figurki dostał, to jest, w tym jedna współczesna. Nie było więcej figury Goldbuga, jeśli się nie mylę. Takie... Powiedzcie no to o Onslaughcie Stelka, który nie ma do tej pory żadnej figurki, hehe, Hasbro. Może będzie miał. No oni wiedzieli, że będą customy Long Haula, no oni myślą. Może przy okazji Studio Series będzie, ale mniejsza z tym. A to jeszcze wszystko w swoim czasie, to się jeszcze pogada. Dokładnie, tak. Wracając do Goldbuga. Śmiałbym się bardzo pod nosem, gdyby okazało się, że jest komanderem
ale on jest naprawdę na przykład ze złota, że jest 24-karatowym złotem pozłacany. No, nie, raczej nie. I wtedy byś zapłacił za figurkę 1000 złotych, jeśli nie więcej. A raczej nie, gdyż ponieważ, nie wiem czy wiesz, ale jak teraz wychodzą złote figurki, wyszedł tam ekskluzyw bodajże Repaint Fastracka, o ile się nie mylę, nie pamiętam nazwy, to jednak no, był normalnie dostępny, nie kosztował ileś tam i nie ma tego syndromu złotego plastiku, który kiedyś... Syndrom złotego plastiku już od dawna nie istnieje w figurkach, już ponad dekadę temu się go pozbyli. No więc widzisz. Beast Wars Mega... Nie, nie ma nic takiego. Nie. Transmetal Megatron jak coś, bo zwykły nie miał syndromu złotego plastiku. Mi chodzi o Masterpiece'a. A nie, to nie miał złotego plastiku żadnego, więc tylko to... Tylko chodzi mi o łamiący się plastik w ogóle. Nie, chodzi ci o Masterpiece. Trochę żart został spalony. No tak. Ale nieważne. Wróćmy do tematu, wróć do Goldbaga. Okej. Okay. No to... No się na niego najbardziej jaram, bo lubię ten design. Tak. Ja. Ciekawe nie wiem. Lubisz Bąbelka. No bo umówmy się, Goldback jest trochę podobny do Bumblebee'ego, bo nawet kreskówce jak wspomniałem. No bo to jest on. No bo właśnie mówię, o to chodzi. To jest mi, który jest odrodzony, tak jak Sunwave to Sunblaster, chociaż teraz albo Twincast to Blaster. No widzisz, Magic. Tak, więc... Albo Megatron to Galvatron, mówię albo o tym... Albo Hot Rod to Rodimus Prime, ale plot twist. Bla, bla, bla. Albo najlepsze, wiecie kim jest Orion Pax? Optimusem Prime'em. Nie widzieliście. Tylko, że Orion Pax to jest młody Optimus Prime. No wiem, ale o to chodzi. Kim jest Optimus Primal? Kim? Też. Optimal Optimusem. Dokładnie tak. Ktoś dobra. Się tego spodziewał? Wszyscy o tym no, wiedzieli. Dobra. A wiecie czym jest Beast Machines? Nie, dość. Kontynuacją Beast Wars. Głównym. Dobra, kontynuuj. Okay. Dobra, kontynuując. Przechodzimy do drugiej listy. Czyli Transformers SS filmów z filmówek. Czyli Studio Series, inaczej tak, komentując. Studio Series zwykłych, a nie specjalnych. Chodzi ludzie się i... o Studio Series 86, jakby ktoś nie wiedział. Tak. Dokładnie. No, to mamy tutaj naprawdę ciekawe nadchodzące rzeczy, ponieważ High Octane B. Ale... No te czarne. Zapomniałeś chyba o 86 tam. Ale nie, bo pomieszałem kolejność, bo czemu by. O Studio Series 86 powiemy za chwilę. Najpierw pomówmy o zwykłym Studio Series. No bo to jest inny inne uniwersum. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Kontynuuj. No, to mamy High Octane B, czyli czarnego B, żeby przełamać kolorystykę. No właśnie. Mamy jeszcze KSA Troopera, czyli jakiegoś nic nieznaczącego w fabule pachoła, który i tak pewnie pojawił się na 5 sekund i tak głupio zdechł pewnie jakimś strzałem. Ale to są wszystkie drony, które tam się zmieniały w Chevrolet Traxa, tak tylko dopomnę, tak, więc było sporo. Wszystkie. Bardziej głupi pachoł, który zginął w pierwszych 5 sekundach. To były pachoły się mówi, tyle ode mnie. Dobra, racja, zbierzesz wszystkie? 50. Nie, bo jest tylko jeden, haha. Dobra, to dalej. Masz, będą mieli pańcy. To jest Shine Drones, go na catch em all. No. Mamy jeszcze Age of Extinction Hounda. Ulala. Pewnie będzie Voyagerem Stelka. Taki spoiler. Nie, bo to jest AOE, a AOE to jest inna wersja. A, przypomnę jeszcze, że ten Hound z... To, no, nie wypowiadamy się. To był troszeczkę inny typ alternatywny, więc musieliby mocno to przekombinować, jakby już chcieli używać ten mod. On miał inny mod. Plus on był na ostatnim podcaście u mnie, więc no. Owszem, był u Seby. No. No więc... Ostatni z filmówek to jest Age of Distinction Crosshairs. No. Czyli pewnie te LK Crosshairs. Tak. Czyli pewnie Age of Extinction Crosshairs, który był znaczy normalny. Nie remol, czyli który jest remolem. Trzecia wersja tego modu. No tak. No właśnie. Okay, jeszcze? To tym razem... Nie, jeszcze zapomniałeś o dwóch gagatkach, którzy są... Widać jak się przygotowałeś. No. Dobra. Niby kim? Amohawk i Onslaught z piątki. Racja. To nie, bo gdzieś dalej. Ty ignoranci jeden, ty. Ja dobra. Wszystko im... Dobra. No to jeszcze Amohawk i Onslaught, okej. Okay. No spoko, już się pogodziłem. Okej. Okay.
No. Ja już. Dobra, no to może teraz ja zacznę. To może zacznę od końca, czyli od Mohaka i Onslaughta. Bo. Onslaughta. Tak Onslaught. Okej. Okay. No. No to mamy Onslaughta. I fajnie by było, gdyby Mohak był dołączony do Onslaughta. Mhm. Dobra, już to było ostatni raz, jak mówiłem, Onslaughta. A więc byłoby ciekawe, gdyby byli dołączeni jak Willy do Grimlocka. Żeby. No niby podniosłoby to cenę, ale załóżmy, że to byłby Kor z Voyagerem w cenie lidera. To ma sens. To ma logikę. Tak, to ma logikę. No bo kory kosztują no teraz 5-6 dych. A nawet więcej. A nawet więcej, bo to prawda. Starscream tam patrzyłem, że kosztował 7 dych, 76. Pamiętaj, trzeba szukać przeceny jak Janusz, pamiętaj. Gimland! Nie? Kraina zabawy. Carrefour. To wyjechał. Dobra. Carrefour. Carrefour, okej. Okay. Dobra, kontynuuj. No to już widzę, jak robią Mohaka. Czemu? Ja mam bardzo przeczucie, że... kojarzy ci pewnie tą jedną figurkę third party, która nie pamiętam już nawet jak się nazywała. Coś mi tam świta. No, no to w trakcie kampanii marketingowej tego haslabowego Unicrona reklamowały się też prototypy Zeta Toys Core Star. I wtedy właśnie Hasbro to zrobili tam mu C&D i papa Unicronie. Ale on teraz tam wrócił w ogóle. Ale sobie tak pomyślałem, że oni by może dokładnie jeden do jeden skopiowali mold z tego first party, bo on pamiętam, że był do skali do normalnych wydań i skopiowali, nie dość, żeby skopiowali cały mold, wszystko, tylko na przykład go nieco skurczyli, to by jeszcze potem na samą... Oni tak już jest za mały, więc wiesz... No to powiększyli. Mogliby to za tym powiększyć. Nie, lepiej nie, bo wtedy nie, też bo by nie byłby szkala. Nie, bo by było nie do skali, tak jak deluxy do Voyagerów w SS. W sensie w trybie pojazdu. A, no to. O, raczej do mnie jedzie. Widzicie? Właśnie ten jedzie, słyszycie? No, słychać go. Tak. No. Kontynuuj, Michał. No i właśnie jak tak są zapowiedziane, ten Mohak, wcześniej były plotki o Barricade'zie z tego, co pamiętam. A no był ostatnio tak, na był. poprzednim podcaście. Tak. No. To bardzo fajnie by było jeszcze dorzucić do tego Nitrozeusa. Nowego. Teoretycznie mamy, ale Berserkera jeszcze raz na przykład zrobić, tylko z detalami i tą fajną maską na Ray. Nie, po co? Wydajmy Ray tamtego, wszyscy i tak go kupią. Tak, bo jest dobrym modem. Pewnie to ja. Tak, tylko ja trafiłem na dziwny egzemplarz, co się nie składa do końca. Ale wracając. Tak bywa. Fajnie by było, gdyby zrobili taki multipak, jakby to nazwać. Czyli jakby Megatron's Crew, gdzie by był właśnie Onslaught, Mohak, Barricade, Nitrozeus i ten. Megatron. Nie, bez Megatrona by było. Bez jak to tak? To jest jego sama ekipa. A no, Berserker. No. I Berserker, o, zapomniałem o nim. A Dreadbot, właśnie, nie ma Dreadbota, ty teraz... A to... Dreadbot! On tam chyba na kilka sekund się pojawił, jeśli dobrze pamiętam. Tak, on jakoś tak był zginął. No, Grimland go spożył nielegalnie. Dobra. A, zapomniałem. Ja myślę, kontynuuj. No to fajnie by było, gdyby był taki pakiet, Gdyby był taki pakiet jak Devastator jest sprzedawany. Jest w pakiecie i osobno. Że złóż se sam i kup se pakiet. To by było w miarę ciekawe. Tak, to by było ciekawe. Byłoby oczywiście. Tylko fajnie, gdyby właśnie... droższe, ale z akcesoriami. Tak. No nie wiem, czy z akcesoriów dostałbyś nowego Squeaksa, dostałbyś jakieś repainty, żeby wyglądały bardziej movie accurate. Of course. Dobra. Jeszcze dostałbyś lampki choinkowe na rękę do Redbota, bo on tam miał na jedno. No. Tak, ktoś tam miał. Dobra. Jeszcze, jeszcze tygodniową wycieczkę z noclegiem po oddziale Hasbro i sokowirówkę. No też może być. Jak? Z logiem Hasbro oczywiście. Of z logiem course. Hasbro. No tak. Transformowalną w skali 1 do 1. Nie. Ty, w skali 1 do 1 ejectora.
Nie, dość. To było wyzwanie totalne. Zrobić ejektora w skali 1 do 1. Spróbujmy zrobić tak ze skalpelem. Ojejku, nawet nie myślę, jakby to wyszło, bo to byłoby wręcz totalnie niemożliwe. No jest możliwe, wszystko jest możliwe. Dobra. Nawet osoba na literę M, że będzie u ciebie, hehe. Dobra, kontynuuj, Michał. Marian? No dokładnie. A o kim ty a o kim myśleliście? Dobra, kontynuuj, Michał. Nie wiem. No to dobra, no to jeszcze w tych tysy z ploteczek mamy High Octane V, czyli figurkę, którą bardzo uwielbiam i jestem przez siebie jednocześnie na nią wkurzony, ponieważ on jest remoldem SS01, czyli tego pierwszego. A to z tego, że ten mold nie był do końca dobry i dlatego później został poprawiony na dokładnie tak. Kolor. Wszyscy pamiętamy wady tej pierwszej wersji Bumblebee'ego Studio Series, czyli odpadająca ręka dlatego z działem, odpadające elementy. Mój ma cały czas odpadającą rękę, więc tak. Mój tak to ma. Odpadające tam elementy, tam dachu, bo nie tak, było tak, pina, tak. Ale później wersja Clanker naprawiła. Oraz oczywiście jakieś luźne stawy i tak dalej. To ten pierwszy bąblak, pierwszy. Właśnie o nim mówię. Właśnie o nim mówię, bo ten drugi to jest tam poprawiony, bo dodaje się. Dobra, kontynuuj, Michał. No to właśnie z tą figurką się wiąże pewna historia. Jak w roku 2015 byłem w naszym lokalnym Tesco, które zostało zamknięte. Ale wtedy muszę mówić tu dramatycznym głosem, ponieważ to jest tak historia. Aż mam suchość w gardle. No właśnie. Okej, kontynuując. Byłem w tym Tesco i że miałem zaoszczędzoną kasę, mama pozwoliła mi wybrać jedną z dwóch figurek, które mi się spodobały. Miałem a ty brać wybrałeś płyn do mycia. Tak. To też wzięliśmy. To jest taki niekanoniczny dodatek od EA. Kupcie sobie DLC za 200, nieważne. I wtedy, kiedy zobaczyłem na półce z jednego z moich wtedy ulubionych filmów, czyli Age of Extinction, Bumblebee'ego w trybie High Octane, był to Deluxe, więc miałem takie ale ładna figurka. I na tamten czas miałem już Human Alliance Bumblebee'ego. Ja mam takie pytanie, jakim cudem u ciebie w Tesco były Deluxe z Nie mam głady? Pojęcia. Ale też nie wtedy, pytam. Wtedy to było dla mnie takie, że aha, okej, figurka, a nie o Jezus Maria, bardzo rzadki Transformers TLK High Octane B. No i wtedy... Mogłeś go niedawno zgarnąć w 3-paku, tak swoją drogą. Tak, wiem. Na Elixie za 100 przeoczyłem. Świetnie. Ja mam, no ja możesz mam jeszcze kupić. Ja mam klątwę dotyczącą figurek Bumblebee'ego, tak. Ja nie. I na tamten czas miałem już właśnie Human Alliance Bumblebee'ego. I kiedy byłem w tym Tesco, to tak też patrzę. O Jezus Maria! Transformers Robots in Disguise Deluxe Strong Arm. Co z tego, że jest pusta jak miska do płatków śniadaniowych oraz... jest z gorszego rodzaju plastiku, przynajmniej na oko i jest też dosyć brzydko zrobiona. Jest kwadratowa jak kloc. Nie, co z tego, że jest tutaj bardzo rzadka figurka Bumblebee'ego. A nie no, co z tego? Wiesz, to Strong Arm, super! Tylko, że nie, bo teraz tego żałuję. Ja ci powiem tak, Strong Arm to też by się kiedyś jej przydało, hehe, odświeżenie, hehe. Ale to jeszcze nie teraz, bo teraz z tego co wiem, to odnowionych wersji figurek z tego Rida nie robią, ale no trudno. Kiedyś będzie, za parę lat będzie, spokojnie. Owszem, będzie. Dobra, kontynuuj, Michał. Nie. No i to tyle, no i wziąłem Strong. A nie chciałbyś takiej Strong Arm, takiej wiesz, o, dobra, nie, kontynuuj. Taką poprawioną, że byłaby lepsza niż ta Warriors Rida. Kiedyś będzie taki temat, ale to spokojnie. Za kilka lat. Dobra, kontynuuj, Michał. Za kilka lat! Nie, nie mamy. Cisza i Kuba. No za kilka lat. O, proszę, proszę, więc jednak. Może. Dobra, kontynuuj, Michał. Okej. A więc mamy jeszcze Crossharsa. On będzie pewnie
nawet nie remoldem, tylko zakładam, że repaintem i mu najwyżej zremoldują głowę. Nie może być remoldem, gdyż ponieważ tamto korwetta nie pasuje do zwykłego zagłady, więc przegrałeś 5 zł, proszę mi dać. Nieprawda, będzie... Zaraz, tu mam kamerę teraz, a ja pokazuję tam. Nieprawda, ponieważ będzie on remoldem z czwórki. Nie, czwórkowego już nie dotkną. Nie dotkną tamtego moldu, on jest zły. No właśnie, na każdej płaszczyźnie. Tak było, nie zmyślam. Ale lenistwo! Nie, on raczej nie będzie repaintem, ale o tym dowiecie się zaraz po krótkiej przerwie na reklamy. I puśćcie jakąś reklamę. Dobra, kontynuuj. Okej. Myślałam, że jest ta przerwa na reklamę. Nie, nie ma. Okej. Nie ma, on miał dodać reklamę w postprodukcji, no nie tak się uważa. And revenue is going down. Dobra, kontynuuj. Dobra, kontynuując. No. Cross Hard się skończyłem, bo no, nudny jest, przynajmniej dla mnie. Nie mam zamiaru o nim gadać. Tak. Nudzi mnie Cross Hard z czwórki. Ale skoro już o Cross Hardzie, to fun fact! Jego voice actor w czwórce oraz piątce był tym samym, co voice actor Litfuda. Dziękuję za fun fakty ze skrzydłowy, nieważne. I będzie jeszcze Casey Trooper, czyli szary żołdak, który pewnie zdechł w 5 pierwszych sekundach, który się pojawił, ale to już mówiłem przynajmniej 4 razy w tym podcaście. A nie było sekund, gdyż ponieważ ich było trochę więcej i tak, oni tam byli w dużo sekundach jeszcze żywi, więc no pomyliłeś. Ale pewnie ten jeden konkretny, którego powstanie figurka. Nie, gdyż ponieważ, nie wiem czy wiesz, ale jeżeli będzie to czerwona wersja, to było dużo tych wersji i no to... Nie wiem. No to zrobią różową. Nie? O, jeśli nie mogą zrobić co chcą. No za no. Nie mogą, gdyż ponieważ tam będzie w kolorze Biedronki, wiesz, będzie taki czerwony i będzie miał kartę. Tak. Ale no, kontynuuj, Michał. Już sobie tak wyobrażam, kiedy przychodzę sobie, nie wiem, w Seby na pieszo, coś tego, że to jest jakieś 900 kilometrów. No to tak sobie do niego napiszę, na chatę przychodzę i no fajna kolekcja. Fajnie, że zdradzasz moją lokalizację, dziękuję ci za... No bo na pewno ktoś wyśledzi twoje koordynaty geograficzne. No już normalnie GPS-a mają. No, Elon Musk? Dobra, kontynuuj o tym truperze. Tak sobie niby do siebie przychodzę i takie, o fajnego masz KSI trupera, bardzo fajny czerwony kolor. Taki sobie od razu piano w gębie, czerwone oczy przekrwione i nagle to nie jest czerwony kolor, to jest burning red, a to jest wielka różnica. Bardziej bym powiedział wiśniowy, ale okej. No tak. Tak, tylko to był taki stereotyp palet kolorów, do którego każdy się czepia. A no to. Na przykład ten Ratchet to jest bardzo jasny. Beżowaty, zielony. Ale to jest przecież limonkowy. Dobra, kontynuuj o tym truperze. Okej, no to... Chcę armię. No to dużo kasy potrzebujesz na tą armię, jak chcesz. Robimy army building, potrzebuję taczkę kasy. Teraz zakładam zrzutka.pl i tutaj będą... Nie, tutaj mam kamerę. Tutaj będą te wszystkie linki. Dołóżcie się na biedną armię, podbije tak kraj. Co? Właśnie też się pytam. A dobra, okej. Okay. Będę robił armię superów, tyle powiem. Nie wiem jak będą wyglądać, ale jeśli jakkolwiek mnie zainteresuje... No jak? Jak KSA Traxy, których nie dostaliśmy do tej pory, tylko Repaint Stingera z inną głową, bo Hasbro lubi Repaintiki. Bywa. O, takie kochane Repaintiki. No i został nam Repainty. Moldy. No to został fund. I no to samo co, mam takie same odczucia jak przy Crosshairsie. No będzie. Tak. No będzie, no. A w jakiej klasie? A w jakiej klasie? Według ciebie? No wiesz co, kurna, deluxe. Nie, lider? Tak.
Co? Jak no lider. Przecież wiesz, ile on będzie miał akcesu. Minigana, dubeltówkę, Thompsona, M249, M16. Parabele. Będzie jeszcze mały Brain, który kuleje głową Maxa, Oreobot. Wszystko. Oreobot. Wszystko, wszystko. Sokowirówka, pięciogwiazdkowy hotel z basenem, aneksem kuchennym. Ej, oraz wiem, kogo dodadzą. Tę Chinkę do hałda, ta, co? No, bo to się tak pytam. Dobra. Do Galba. Ja. Nie. On tam będzie Joshua Joyce, hehe. Czekamy na tego, czekamy na, na Alice, jak ona tam, Ona nie dostanie figurki, to cię dostanie. Bo to też jest jakiś masakrycznie trudny do odtworzenia wersji figurkowej design. Czekam na third party. To tak. Nie jest trudne, to jest zwykła postać kobieca, chyba że mówimy o trybie robota, no to... Tak, tryb robota mam na myśli. A to nie, to będzie tylko wersja kobieca, hehe. Ja już widzę, jak ją wydają jako lalkę, która się tak wywraca. Dobra, już. Nie wnikam. Dobra, już nie mów o niej. Dobra. Tak na lewą stronę. Dobra. Teraz może niechaj ktoś z nas powie coś o tych figurkach. Może ty. Kuba! To może ja. Pokazałem na sobie i powiedziałem Kuba. Fajnie, że pokazujesz mnie na Kubę, ale to nieważne. Zdarza się, błędy się zdarzają, ale mniejsza z tym. Coś nie, mogę... bo mam na odwrót kamerkę, że jak się pokazuje tutaj. Nie wiadomo, jak będzie u niego, więc no. Stronę przeciwną, więc może u Kuby jest dobrze, bo u mnie na pewno. Dobra, nie czas z tym. Co mogę o tych figurkach powiedzieć? No, jeśli chodzi o Crosshairsa i Hounda, no to w przypadku Crosshairsa rzeczywiście mogą użyć ten mod, który już istnieje co najmniej w dwóch wersjach. Jednak to niekoniecznie, ale no myślę, że raczej wezmę. No, tylko żeby go kofiku tak. Jak już by go mieli zmienić, to tak by na przykład był bardziej filmowy. Na przykład, jeśli już by mieli. Jeśli chodzi o Hounda, no to myślę, że tutaj raczej by zrobili nowy mod, bo. Ten z Voyager z czwórki był średni, był po pierwsze nie wyglądał kompletnie jak Hound, a po drugie no mógł być lepszy, a ten z piątki był rzeczywiście dobrą figurką, ale to nie ten design Hounda z filmów, to nie ten design. Więc no, takie moje zdanie o tych figurkach. Co do KSI Troopera, no to mam nadzieję, że to wyjdzie dobrze i że to będzie dobra figurka, która będzie dobrym army builderem, że tak jak Michał, będzie ktoś mógł pozbierać te wszystkie figurki w jedną dużą armię. Jeśli chodzi o High Octane Bomber... Jedyna półka, na co? Na KSA Trooperów. Dokładnie tak. Jeśli chodzi o High Octane Bomber, to mam nadzieję, że zrobią tutaj... A jak już mieliby robić ten repaint tej pierwszej wersji Bomblaka ze Studio Series, to przynajmniej by go tak zmienili, żeby wyglądał jak w filmie, a nie jak ten Bomblak. Jaki repaint? Bardziej remold? Bo remold repaint. I repaint i remold. No wiecie, o co mi chodzi. No, kontynuuj. Tak by go zmienili, żeby był bardziej filmowy niż ten z czwórki Deluxe, który był... Oj, nie, no w trybie samochodu był cool, ale w trybie robota no niekoniecznie. Nie ma jak broń, której nie możesz odczepić. Tak. Bro. No, także takie moje zdanie o tych figurkach, a teraz niech się wypowie Seba. Zapomniałeś o Slow Team. O, przepraszam, no to on skleroza nie boli, ale nie się z tym, no to o nich powiem tyle, że czekam na nich, bo chciałbym wielce naprawdę zobaczyć, jakby wyszli, bo oficjalnej figurki to obaj nie mieli, ale no trzymam kciuki, że wyjdą. Jeśli będą dobrymi figurkami. Także oddaję teraz głos sobie. No witam bardzo serdecznie. Witam w moim, no nie kuchni, hehe. Wracając do tematu, to ja może właśnie zacznę od Mohawka i Usota właśnie. Skoro był wcześniej Megatron, Megatron tam parę razy figuruje jako faktycznie piątkowy, nowy, mam nadzieję, Voyager. No i gdzieś tam chodzą słuchy o barikadach i tak dalej, to no mam nadzieję, że Decepticony z piątki w większości się pojawią. Mam taką nadzieję, więc liczę, że Onslaught będzie dobrym, może mocnym remoldem moldu Onslaughta, znaczy Onslaughta, tak genialne, Onslaught remoldem Onslaughta, Lockhaula tutaj z wersji właśnie tutaj od Devastatora Ejowego. Będzie mocnym remoldem i dobrym i w sumie może być taki jak on, jeżeli chodzi o skalę trybu robota, bo pasuje idealnie jako Onslaught, nie Longhaul, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Jednakowoż no ciekawy mnie, czy tutaj pójdą w to, że Onslaught będzie liderem z Mohawkiem, czy osobno,
i Mohawk dostanie na przykład, nie wiem, Squeaksa do tego i tadam, tak jak to było z siostrkami Arcee. I plus, no, są też, Dayowego nie było, więc na niego bardzo czekam i dużo osób z tego, co widziałem, wymienia gdzieś go tam w listach i tak dalej, więc no mam nadzieję, że też będzie już w końcu, się doczekamy. A i Mohawk wyjdzie, bo jak wiemy, była tam wersja idealna do skali, jak tutaj Michał mówił, właśnie ZZS jest, no, też trochę droga, bo widziałem różne ceny, ale no, jakby ten nie wyszedł, bo nie wiemy, czy będzie w 100%, pamiętajmy, to są plotki, to zawsze jest taka alternatywa, nie, żeby sobie tamtego kupić. No i też mieć pierwszą 100% figurkę z innej firmy niż Hasbro. Co do naszych botów z, że tak powiem, z wieku zagłady, mam nadzieję, że nie będzie z nimi dosłownej zagłady, że jednak jakoś dotrwamy tutaj. I na początek zacznę sobie od Crosshairsa. Mam nadzieję, że będzie dobry jak wersja Premier Edition wersji z piątki, że tak powiem, ale będzie jednocześnie tym remoldem na tę starszą korwetę. No bo tamta wersja, co ciekawe, z Premier Edition jest do skali ZZS, także jak najbardziej może sobie być. Niemniej jednak fajnie, jak będzie. Może za rok, może za dwa, za trzy zobaczymy. Niemniej jak fajnie. Hout, no to może być już nawet za rok liderem, bo jak wiemy, no liderów to tu nie mamy jakoś super sporo, jeżeli chodzi o filmy Beja, no tak naprawdę można by wymienić parę, które jeszcze tam gdzieś mogą kiedyś być i tyle, no bo się klasa lider powoli nam kończy niestety. Dlatego też będą nowe filmy i SS86, ale w sumie nie, bo jeszcze mamy no Dinoboty, no zapomniałem o nich z wieku zagłady, ale może dlatego, bo mnie nie interesuje za bardzo, więc może dlatego, niemniej jednak nie mam nadzieję. Nie, nie dlatego, że nie były, z tylko, że nie są... Brak zębów? Nie, ja mówię o Dinobotach z wieku zagłady. Myślałam, nie wiem, coś mi się z mózgiem powaliło, myślałam, że... Dobra, kontynuuj. Nie wnikam, to ty tam trwasz teraz, ale kontynuując moją wypowiedź, no to mam nadzieję, że Hout wyjdzie fajnie i dostaniemy jakieś dodatki, jak na przykład kolejna wersja Braina, tego bez nogi tym razem, albo nawet głowę Megatrona byłoby fajnie dostać w takiej wersji, którą możesz sobie postawić, nie? Gdzieś tam i mieć rozwaloną głowę, no. Ciekawe, co by mogli dodać, no tutaj tak naprawdę, ale no mam nadzieję, że no nie dostaniemy tylko samych broni, tylko jakąś małą figurkę też, jak było to odnośnie Shockwave'a. Albo i nawet samego Joshua Joyce, któremu Hout groził, no kto to wie, co wymyślą. Niemniej jednak na Houta czekam, bo wersja, którą mam, jest dobra, ale mogłaby być jeszcze ciutkę lepsza i też bardziej mi zależało na tym alcie i ogólnie postaciach z wieku zagłady bardziej niż z piątki. Jego wziąłem z uwagi na nie tylko cenę, ale na to, że no jest w miarę dobry, jeżeli chodzi o starą wersję, ale mam nadzieję, że ta też będzie dobra i będzie, że tak powiem, oddawała tego Hauda jeszcze bardziej, że tak powiem. Jedziemy sobie dalej z Bomblakiem, który może się nawet w tym roku pojawić, bo jest taka opcja. Odnośnie serii Buzzworth i Bumblebee, którą wszyscy uwielbiamy i mamy, co nie? Wszyscy już kupiliśmy. Zatkało was po prostu. No, no spoko. Kontynuuj. Że będzie to dobry remont i nie będzie miał tylu problemów, co właśnie ta pierwsza wersja, że tak powiem, Bomblaka ZZS, ta pierwsza starego Hamaru. I mam nadzieję, że będzie, że tak powiem, w miarę dostępny, a i też, że będzie fajnie, że tak powiem. No i ciekawi mnie jedno, jakie tło dostaniemy do tych figurek, bo to jest naprawdę ciekawe. Myślę, że Stark Team Bumblebee mi się jeszcze tak wtrącę, to może dostać tytuł o tej pustyni, na której się spotykały wszystkie autoboty tam. Ale wiesz, Bomblak jest ekskluzywny, więc on to będzie miał tło obok Stingera, który go przywrócił. Albo to na przykład. Nie wiem, a w przypadku Hounda to nie wiem, jakie mogą dać, tak sam przykład. A od pewnie dostanie to samo tło, albo fabrykę KSI, albo wszystkim dadzą, no nie wiem. Zobaczmy. Mogliby dać też coś nowego, fajnie by było, jeżeli chodzi o tła do SS. Tak.
Ale kontynuując, może mniejsze o tła, bo tła to tylko dodatek. Pamiętajmy, nie każdy z nich korzysta i tak dalej. Mam nadzieję, że Boblock wyjdzie fajnie. No i też na niego czekam, bo tę wersję akurat będę chciał zakupić, że tak powiem, więc na pewno albo kupię ją w wersji Buzzworthy, jak się uda, albo po prostu pod zwykłą linią i też będzie dobrze. Jedziemy sobie dalej, czyli KSA Trooper, czyli oj moje biedne pieniążki. Nie wiem ile kupię, zobaczymy jak wyjdzie ten mold, że tak powiem. Ale no fajnie, że postanowili zrobić też te drony, które się w Chevrolet Trax zmieniają, bo naprawdę na to czekałem, że tak powiem, no bo wersja repaintowa nie przekonywała mnie w 100%, więc tutaj fajnie. No i chyba tyle, jeżeli chodzi o te filmowe wszystkie figurki. Ja czekam, że tak powiem, ze wszystkich jestem zainteresowany jak najbardziej. Wszyscy czekamy, więc oddajemy głos prowadzącemu. Okej, tutaj myślę, że będzie szybko, ponieważ skończyliśmy... Oj, sorry. Ponieważ skończyliśmy już filmówki. W sensie... Wersja live action. Bez spoilerów, wersję live action z plotek. I teraz plotki SS86, czyli Studio Series 86. I mamy, i to będzie szybkie. Shrapnel, Bombshell, Kickback, tyle. Czyli Insektikony. Insektikony, ja zacznę może. Au. No zgarniam Bombshella, zgarniam Kickbacka, zgarniam Shrapnela. Czy tam Shrapnela? Nie wiem, ja lubię mówić tak jak lektor mówił, Shrapnela. A też mówię Shrapnel, ale można też mówić Shrapnel, ale kontynuuj. Ja tam mówię po swojemu. Tak samo jak ja często mówię Motomaster zamiast Motormaster. Mi to jakoś nie pasuje, ale wracając. No to biorę wszystkich, mam nadzieję, że to będą deluxy, pewnie będą, oby. No tak, deluxy, raczej tutaj no, lidera to... Biorę całą trójkę chętnie, no już do koszyka, halo. Wszystkie serwisy trzeba, do... Trzeba czekać na kody, co nie? Hehe. Tak. No zgarniam wszystkich. Nie spodziewam się niczego złego, nie spodziewam się niczego wspaniałego. Ciekawi mnie, jakiej wielkości będą. To mnie ciekawi. Będą mniejsi od Hot Roda. No to na to 100%. Ale pytanie, czy będą więksi od takiego Cliff Jumpera Zerdais, czy mniejsi? Zobaczymy. Okay. Ja zakładam, więc... że będą w wielkości Hafera aka Pipesa z tej. Tak. Mniej więcej coś koło tego. Tak mi się wydaje. No to teraz nie mam pojęcia, kogo wytypować, więc to pierwszy powie Kaszanka, dostaje pałeczkę. Kaszanka. Dobra. No to może ja zacznę? No to powiem tak. To jak ty, czekam na całą trójkę i z chęcią zgarnę całą trójkę. Bo zarówno lubię i Bombshella, i Shrapnela, i Kickbacka. Chociaż tak naprawdę najbardziej bym czekał na Shrapnela z tej trójki powód. Tak naprawdę Shrapnela najtrudniej dostać, bo mam Bombshella. Kickbacka, jeśli się nie mylę, jeszcze tam gdzieś na aukcjach na internecie można wychwycić. Co zrobisz z poprzednią wersją, jeżeli wolno zapytać? No na przykład zostawię jako te klony, bo wiadomo, że Insektikon to też były postacie, które były w serii animowanej i miały swoich klonów. No i zawsze możesz z niego zrobić pistolet, czy tam działko. Tak, owszem, można z Combiner z Bombshella zrobić broń. A zamiast tego Shrapnela z Generations, tego starego, to trudno na 10-10 się zgarnąć, a tego z War of the Primes to nie bardzo widziałem w jakichś znośnych cenach. Ale mimo wszystko czekam na całą trójkę, mam nadzieję, że dobrze wyjdą i będą przynajmniej w miarę dobrze zeskalowane z pozostałymi figurkami. Na to na pewno liczę, więc że też za te figurki trzymam kciuki. Tak więc teraz daj głos sobie. Och no, it's my time. Unfortunately. Ciekawe czy w ogóle, sorry, że przerywam, ale ciekawe czy ta kaszanka się przerodzi w mema. Who knows? Nie, raczej nie, bo no... Widzowie, musicie udostępniać ten podcast, pamiętajcie o tym. Musimy zrobić Plama. Discorda dla widzów. Owszem, musimy, ale to zrobimy w swoim czasie. Dobra, kontynuuj sobie. Jak będzie dużo widzów, będzie Discord. Ty owszem. Tam takie 109 osób, no symbolicznie to prawie jak nikt. No tak, tak. Kontynuując, to ja powiem tak. Jak zobaczę, to wtedy będę wiedział, czy kupię. Ponoć z tego, co gdzieś tam plotki mnie doszły, to mają być rozdzieleni pomiędzy 2022 a 2023.
bo jak wiemy, za rok niestety miejsce zajmie coś, czego nikt tutaj się nie spodziewał, ale to za chwilę. Więc ja powiem tak, zobaczę i wtedy, ale myślę, że no Insektikony, jeżeli wyjdą jakoś fajnie, myślę, że też przygarnę z chęcią, nie powiem nie, że tak powiem. No. Im więcej Decepticonów, tym weselej. Pobieram. Tylko, że nie aż tak dobrze, jeśli masz ich za dużo. Jak ja. Otóż to. Tam, o czym ty mówisz? Tutaj dwa Decepticoni. Okej, okay. To teraz pałeczka wraca do mnie i zrobimy istny speedrun potwierdzonych SS-ów, czyli... No, czyli potwierdzonych SS-ów. Głównie to są figurki z... Jego Bumblebee mówi, mówi. Nie mówię. Cicho, cicho, ty nie jesteś prowadzącym, milcz. A tylko dopowiedziałem, Luke, ale... Brown, Wheeljack, Ratchet, Perceptor 86, Voyager Sunwave z BB mówi 2, Reggar, zapomniałem. Leggar, Junkyard. Jaki Reggar? Chodzi o Junkyarda. Junkyard, Reggar. Junkyard. Lub Junkionek, to woli. Dla mnie to jest... Reggar. Reggar wychodzi w tym roku, panowie, ogarnijcie. No to niech będzie Junkion. No i lider Kim Starscream. No i no pobicie. Lider Kim Starscream. Kogo ja powiedziałem? Ale chodzi o to, że nawiązując do poprzednich wycieków, to się sprawdzi. Bo o tym Starscreamie już chyba to nieco mówiliśmy, jeśli się nie mylę. Tak. No tak, tylko że tym razem jest to przedostatnim, sorry. Potwierdzona, więc no, patrzcie, te plotki się sprawdzają. To dopiero bad comedy. No dokładnie. Anyone wants kaszanka? Kto maybe pierwszy? Me? Kaszanka. Okay. No. No to... Powiedział magiczne słowo, no to niech będzie Seba. Okay. Ja może zacznę od tego, co mnie w tych listingu zaskoczyło, czyli co dostaniemy postacie z filmu o Bumblebee i to prawdopodobnie ze sceny z Cybertronu, jak dlaczego? Przecież nie miały altów jak ten pan tutaj, na którego macham ręką za maszyście. Magda Gessler ubijająca jajka. Dobra. Kontynuuj Seba. Ale tak poważnie, to zastanawia mnie, jakie będą miały te postacie Almoldy, na przykład taki Wheeljack, no to coś pewnie w stylu Chiwanowego, ale przerobionego na bardziej cybertrońską wersję i nie mam na myśli Chiwanowego Altmoldu Wheeljacka, starego, który no, jakby to wiedzieć, no był taki, no te Altmoldy Chiwanowe, znaczy te Altmoldy cybertrońskie ewoluowały, jak widać, że tak powiem. Niemniej jednak tak. Najbardziej z tego wyczekuję Ratcheta, a wiecie dlaczego? Bo wszystkie wersje oryginalne G1 to ekskluzywy, który temat powrócił. Kto wie, czy ta też nie będzie ekskluzywem. Nie, bo skoro ma normalny kod i nie piszą ekskluzyw, to wiesz, to jest nadzieja. To przynajmniej mam jakąś nadzieję. Ty może Ironhide teraz będzie ekskluzywem. Kto wie? Oby nie. Byłoby śmiesznie. Ale wracając, no to tak, zacznę sobie od Brauna. Braun gdzieś tam był, ktoś coś mówił, ale nie sądziłem, że to się potwierdzi. I teraz mamy Brauna, nie mamy nowej wersji, jeżeli chodzi o G1, więc to byłem zaskoczony, że nie wydali w 86 Brauna. Pozwól, że się chwilę wtrącę. Miał wersję Titans Return w klasie Legends, więc... No... Ale ja mówię o nowszej wersji, bo wiesz, że teraz miniboty edytują wszystkie, jak kontynuuj. Bomble. Kontynuuj. Więc wiem o tej wersji starej, ja doceniam, ale no... Ja bym może chciał, nie wiem... Z jednej strony stara nie była zła, ale z drugiej strony, jakby ktoś zechciał skalować, albo troszkę mieć... W sumie jego Admon V1 był no... Był haferem, a nie takim małym altkiem jak Volkswagen, chociaż podobnych może, nie wiem, parametrów. Więc według mnie wielkości hafera nowego albo troszkę mniejszy być powinien nowy Brown, o ile kiedyś będzie z G1 lub 86. Wracając do wersji bomblakowej, to czekam na to, w co on się będzie zmieniał. To jest takie zaciekawiające mnie, jak będą te alty wyglądać, no bo na konceptach nie widzieliśmy żadnych altów, poza Bomblakiem, Optimusem, którego przerobiono i chyba Seekerami, i to było tyle. Więc no wow. Jedziemy sobie dalej po Brownie, mamy Wheeljacka, no czyli to, co wszyscy chcemy i kochamy i tak dalej, wreszcie Wheeljack.
a nie ten, który śni mi się po nocach, panie Bay, i straszy mnie co noc swoją twarzą. Może taką gdybym... formę przybiera Freddy Krueger w twoich snach. Tak było, nie zmyślam. Dobra, kontynuuj. Kontynuując, czekam na Widgeka, nie mogę się, w ogóle, jak usłyszałem o tym, myślałem, że ktoś sobie jaja robi i po prostu tak sobie stwierdził, dobra, zrobimy sobie jajeczka. Jestem bardzo na tak, jeżeli chodzi o Widgeka i kas Cybertronu i czekam na, powiem tak, czekam na więcej tego mięska. No i Ratchet, czyli postać, którą lubię i tak dalej, jest to postać, która w tym nowym uniwersum, no dopiero mieliśmy ileś sekund, a już na mnie wywarła takie wrażenie, że chcę, muszę. No i zauważyłem, że przy Ratchetie i później pewnie Ironhide, bo he, Rewind Time i nowa głowa i tyle. Mieliśmy oba koła, czyli mieliśmy koła po obu stronach, razem daje cztery, a u innych postaci nie było kół w ogóle, więc zastanawiam się, w co się będą transformować tutaj. Mam takie obawy. No i mamy Preceptora. Preceptor był w Titans Return i ta jego wersja dla mnie jest spoko, nie jest najgorszą wersją Preceptora, jest okej, jest bardzo okej, ale no zobaczymy, jak ta wypadnie. Jeżeli wypadnie, powiedzmy, lepiej albo podobnie, to czemu by jej nie wziąć? Choć pewnie jakby się gdzieś trafił kiedyś, gdzieś i Preceptor, to powiem tak, zobaczę, jak ta wypadnie i wtedy zdecyduję, czy kupić wersję Titans Return, czy 86, bo na razie ciężko ocenić coś, czego się nie widziało, jak na razie. Dalej mamy Junkiona, jak ja lubię na nich mówić, nie tak Jack Hippa, czy jak to się tam, jak oni sobie nazwali, czyli Return Moldu i to ciekawe, którego jeszcze nie widzieliśmy, czyli Wreckgara, który dysponujemy w tym roku, przynajmniej ma być, więc no oczekujcie nowości figury gumnie, taka reklama na kanał. Niemniej jednak... Kanał będzie w opisie. Tak, dokładnie. Niemniej jednak, no, będzie to Remold albo Retul, więc ciekawe. W sumie Moldu nie widzieliśmy, więc nie wiemy, czego się spodziewać. Czy to akcesoria dołożą i będzie to jak Hot Rod, czyli Voyager z akcesoriami, coś, znaczy Deluxe. Coś tak czuję, że tak będzie odnośnie tego, ale właśnie dzięki temu, że mamy, patrzcie, Wreckgara w tym roku, później mamy Junkionów, to już można sobie tworzyć tam ich, nie? Bo pewnie będą jakieś elementy tam dodatkowe, żeby sobie ich więcej stworzyć, coś tak czuję. Nie wiem, jakieś głowy może, nie wiem co mogą być, naprawdę zastanawia mnie to, jak to będzie wyglądać. Niemniej jednak jest to ciekawe, ale nie jestem nimi akurat zainteresowany, ale jest to ciekawe po prostu. No i moja petarda, czyli Soundwave, o mój Boże. Jak ja czekałem na Soundwave'a, G1, dostaliśmy go w Siege'u oraz w wersji ekskluzywnej, która szkoda my trochę. Uwielbiamy. Szkoda, ja bym chciał, kiedyś ale nie mogę. I teraz dostaliśmy Kora. To jest fajne, bo co roku mamy Soundwave'a, patrzcie, to jest... I to dobrze, bo Soundwave to super postać, my ją lubimy bardzo. No dokładnie. Ja mam z nim tapetę w telefonie. Bardzo fajnie, cieszy nas. Gitara. Niemniej jednak zastanawiam się, czy ten Soundwave będzie miał Ravage'a i co z Ravage'em. I tu się pojawia moje ale gdzie Ravage? Jak to jest Voyager i dodatku nie mamy dopisku, bo patrzcie, jak były tam przecieki, na przykład teraz był Bomb Black z dwójki, to miał dopiskę sam, czyli z samem. Jak był Soundwave, miał dopiskę Laserbeak, czyli z Laserbeakiem. A teraz Soundwave nie ma, więc pytanie, czy Ravage wyjdzie z jakimś, nie wiem, liderem? Czy wyjdzie może z innymi kasetkami, które na Cybertronie ujrzymy dopiero w jakichś reploadach Cybertronu w następnym filmie, czyli na przykład nowym Laserbeakiem, Frenzym, Rumblem i powiedzmy Radbatem. No zastanawiające jest to. Wyjdzie tam. Ono oddzielnie. No tak, ale nie mógłby wyjść sam, biorąc pod uwagę, że no jest mały, to po pierwsze, a po drugie, no musiałoby być więcej takich figów, jak to było z siostrami Arsi, więc tutaj mam takie... Siostry Arsi... Nie obrażaj, panie, to i tak nie było najgorsze, Wheeljack, przypomnę ci o świecie. Koszmar. Okej. Wheeljack albo Alice, tyle ode mnie. Zakończmy ale nie, mi chodziło o samo wydanie tych figurek w SS.
A, no, a to się, a to akurat popieram. A to akurat ja tak samo. To akurat jest. No tak, mogę zrobić nową klasę i nie byłoby teraz problemu z Araweczem z nowego filmu, bo byłby w klasie Core. To by była klasa Corer. No albo po prostu Core dla SS. Miałbyś tam Mohołka, siostrę Arcee. Williego do 86. No, Williego do 86. Daniela w skafandrze i tak dalej. Ejectora. No tak, też byś miał, jeszcze byś miał tam... Ja czekam na moją ulubioną drużynę z TF-ów. Aha, pozdrawiam, nigdy nie dostaniesz. Bo to ale wracając... Ja znam odkurza Trona, Ejectora, nie wiem, nazwałam go tak. Od... Powodzenia. Innych. Napisz do Hasbro petycję, może zrobię. Moje ulubione postacie, które mają bardzo... Ale wróćmy do Sunwave'a, bo Sunwave z nich wszystkich ma największy problem. Nie wiemy, w co się transformuje i tu jest moje, ale czym będzie? Wiemy, że lubią udziwniać teraz te alty. Proste. Głównie, to jest proste, czym on będzie. A wiesz, czym on będzie? Mikrofalówką, haha. Ha. Nie, ja wiem, czym on będzie. On może, będzie po... może on być tym, czym wersja Siege. No nie, być... lepiej nie. Nie, wracajmy. On będzie albo cybertrońskim latadłem, albo cybertrońskim jeździdłem. Dokładnie nie, tak. On będzie jeździdłem, biorąc pod uwagę to, że nie ma żadnych latadłowych skrzydeł czy innego. Biorąc pod uwagę to, że ten, że van, że 2018. Wydaje mi się, że może być to czołg. Jest to głupie, ale no też możliwe. No. Zobaczymy. Nie pasowałoby do postaci, moim zdaniem. Ja, to, moim zdaniem ej, ale jak to mówią, to ma być tryb cybertroński, ma mieć najmniej To wiesz co, to jak tryb cybertroński, to nie będzie ani latadło, ani jeździdło, ani czołg, ani nie wiem, sokobirówka. To będzie ta zasrana lampa z jednego odcinka G1. Nie, tak. Bo tu nie miał takiego trybu i miejmy nadzieję, że... No i co z tego? On nie miał żadnego trybu. No o to chodzi. A, no to, a w sumie, no to to nie... Ty, to w sumie to ma sens. To jest logiczne, jakby to Shockwave powiedział. No. Very good logic. Dokładnie. No, ale nie. Nie, tak serio, no to ja widziałem, że tam jakaś firma robi tego Sanda, więc chyba już wiem, dlaczego Hasbro też idzie w tę stronę, że to nie tak, że stwierdzili, a dobra. Chociaż to może, że teraz dostajemy postacie z Bomblaka, z Cybertronu, to też o to chodzi, że oni chcą wydać te, w sensie z Cybertronu, przed tymi, które będą w następnym filmie. I to ma jak najbardziej sens i logikę. Patrzcie na Siege. Mamy cybertrońskie ala, powiedzmy, i potem mamy ziemskie. Mm-hmm. A Zbro wie, co robi. Ale zastanawiam mnie, w co się będzie zmieniał Sunwave. Widziałem, że niektórzy tam tworzą z LEGO wersję czołgu. Oni, ale jakiś taki był cybertroński boombox i chyba nie wiem, w co się jeszcze tam ta wersja nie Hasbrowa zmieniała. Nie pamiętam tego. Nie wiem, może też jakieś dziwne jeździdło albo coś, nie wiem. Bynajmniej czekam, jestem ciekawy tego. No bo te tryby cybertrońskie, no to tak, Ratchet to ma i Ironhide, o ile później wyjdzie jako Repaint, mają czystą sytuację. Widget w miarę też, chociaż nigdzie nie ma kół na swoim tym, więc to będzie też ciekawe. Czy będzie się unosił jak łódka na wodzie, Nie miał nigdzie kół? No nie, jego design nie ma. Jego design nigdzie nie miał kół, bo widziałem. Może mi się zmieszały modele Ironhide'a i... Brown, z tego co wiem, ma jedno koło z tyłu, więc też zastanawia, ale tu może na nogi mu dadzą albo pod nogi, bo nigdy nie wiadomo, co Hasbro wymodzi. Niemniej jednak, no, ciekawe, co tutaj wymyślą dla tych cybertrońskich modeli, że tak powiem, ale i tak pewnie kupię, no bo sama scena dla mnie, ja byłem na tym w kinie, była mega, powiem tyle. Więc czekam. No i mamy Kingstara, którego omawialiśmy. Dokładnie. Mamy Kingstara, który wyjdzie, czyli K, nie mówiłem, że ten przeciek jest legitny. No. Z tego, co ja słyszałem jeszcze, ma być ponoć tron. I mnie zastanawia, jeżeli naprawdę będzie tron, to ile no to będzie wtedy... kosztować? Nie, no tyle co lider. No to logiczne. Tylko pytanie, jak będzie tron, to pytanie,
czy ludzie się nie rzucą właśnie dlatego, że ma tron, bo popatrzcie, będą chcieli tron dla Megatrona i to nie jest taki głupi pomysł ze strony Hasbro. To prawda. Jeżeli faktycznie będzie. Mnie teraz to zastanawia, jeżeli to, co piszą, jest prawdą, bo ponoć, ci ciekawe, już ktoś widział tego figa, więc no... On już był, jakby to powiedzieć, ten star miał być w tym roku, ale z powodu tego, że mamy bomblakowego stara, no to go przesunęli. No i w Kingdom mamy też poprzedni mold z Erdice, czyli podobny do tego, co ma być, tylko troszkę zmieniony pomysł. Ja odnośnie stara, to powiem tak, zobaczymy, niemniej jednak jestem ciekawy tego tronu, co to będzie, jak to będzie wyglądać. Do samego stara to pewnie, no, podobny do Erdice, może nieco zmieniony i tyle. O tym starskim już troszeczkę mówiliśmy przy okazji jednego z poprzednich odcinków, więc... No. Ale no teraz wiemy, że to się sprawdziło. Dokładnie tak. Może teraz ktoś weźmie ten przepiękny temat, chociaż wolałbym go nie oddawać, bo jak słyszę o Cybertronie, o tym, co będzie, to ojojoj. Oj, oj. Jumper, daj! Teraz nie, daj! Nie oddam, bo nie słyszę. I co ciekawe, Cliffjumpera nie było nigdzie w Polsce dostępnego z Cybertronem. W ogóle on jest fajny? Powiedz mi, bo się zastanawiam nad zakupem. Będzie Bomblak, właściwie Bomblak, to nie Bomblak, to B127. B127? Dokładnie, więc jak będziesz chciał ten mold, to możesz go zgarnąć. Ale w sumie fajnie, bo będzie można budować kas z Cybertronu. Tak. Czekam dalej o film na Cybertronie. No czy będzie, ale ciekawe? Animacja, nie będzie filmu, będzie animacja niestety, zesmućcie. Ale bym chciał najbardziej film w kanonie, właśnie film o Cybertronie w kanonie Bibi. Oj, to coś czuję, że nie wiem, może za paręnaście lat, jak będą mieli na to film. O, są fajne te designy. Czekamy, zobaczymy. Teraz wasza kolej, ja już zostałem wybrany przez Soundwave'a. Poleć. No to mogę powiedzieć tyle. Jeżeli chodzi o te deluxy z BB Movie, czyli Brown, Wheeljack i Ratchet, no to mam podobnie zdanie co Seba, że no zapowiadają się one ciekawie, jednak nie wiadomo w co się one będą zmienić. To jest taka największa zagadka, bo jeśli dobrze pamiętam, to trybów alternatywnych w filmie nie było widać, a przynajmniej mi się tak kojarzy. Tak, nie było i na konceptach też ich nie ma, co jest zastanawiające. No, teraz pytanie. W co się będą zmieniać? No może to teraz wyrobię mikrofalówkę. Dobra, już nieważne. No i zobaczymy, co Hasbro tutaj wykombinuje. Jeśli chodzi o Voyagery, bo do Perceptora zaraz przejdę, no to tak. Soundwave z BB Movie mnie naprawdę ciekawi. Bardzo chciałem zobaczyć tą figurkę w tej wersji i żeby była dobrze zrobiona, bo naprawdę za nią trzymam kciuki. Naprawdę moim zdaniem zapowiada się fajnie. Co do, jeszcze wracając do Perceptora, bo to jest jeszcze Studio Series 86, to tak jak powiedziałeś, Seba, no to ten Return był okej, chociaż to nie był najlepszy Perceptor, jakiego widziałem. Były lepsze wersje tej postaci, moim zdaniem. Natomiast jeśli ta wyjdzie naprawdę świetnie i będzie lepsza od swojego poprzednika, to jestem zdecydowanie na tak. I zdecydowanie jestem na tak, by ją kupić, jeśli będzie dobra. A co do Junkyarda, no to... No, istnieje znane, że szansa, że mogą niestety dodać troszeczkę tych akcesoriów, bo w końcu wiem, jak to było z Junkionami i ich będą no, pewnie niektórzy fani kupować tysiące egzemplarzy. Bo... Zrobić Army Builder. Tak, dokładnie, tak jak te, nie wiem, te takie Vehicony na przykład, czy inne takie mniejsze pierdołki. Ale no, mam nadzieję, że będzie to dobrze zrobiona figurka. A jeśli chodzi o Leader Kingstar Scream, no to o nim już mówiłem przy okazji jednego z poprzednich odcinków podcastu. Że okej, ale jednak no to jest tak naprawdę figurka, którą już mieliśmy, to jakby tam może nieco tam dodane akcesoria, tam coś, nieco coś tam to pozmienianego i to wszystko. Więc no takie moje zdanie. Więc oddaję głos Michałowi. No powiem, no to mnie ograniczyliście. No niestety. Tyle już nagadał się w ogóle Seba. Tak. Co do rzeczy z Bumblebee'ego, dokładnie to samo zdanie, nie muszę nic mówić. Tylko co do... zauważyłem, że strasznie mało gadaliście o Kingstar Screamie. Pewnie dlatego, że
Mówiliście w innym podcaście, no właśnie. Ale ty nic nie mówiłeś, buja. Więc dlatego powiedz. O nim powiem jako pierwszym. Dlatego chciałam powiedzieć, że kupuję go na pewno, ponieważ to jest Airfry Starscream, no G1 Starscream, każdy jakby... To nie jest najlepsza figurka Starscreama. Nowy Masterpiece, patrzę na ciebie. Ale jak na taką cenę... Ty wiesz, że masz go w cenie Voyagera teraz, znaczy no będziesz właśnie. Miał. No właśnie, dlatego to mówię. Coś chcesz mieć dwa stare, o chudy, boję się. Co? No bo wiesz, że w Kingdom... A, ten Starscream z koronacji będzie ten Kingdom? Nie? Ten mold, tak? No tak, ten serdecowy jest Kingdom jako Ripager Rise. No. A, to dobra, to nieważne ze Starscreamem, okej. Okay. Aha, teraz jak się o tym dowiedział. To nieważne, to nie wiem, tam może go kupię dla akcesoriów. Ale dla tronu, pamiętaj o tronie. Dokładnie, no. Pamiętaj o tronie. No. Megatron musi mieć swój tron. No, Megatron, no tak. Tak. Co do Junkyarda, może kupię z dwóch, żeby jeden był w motorze, a drugi na nim siedział. Żeby wiesz, Rengar nie był sam. No, dokładnie. Rengar będzie smutny, jak będzie sam. Rengar, no. I cieszę się na Perceptora, bardzo. To jest jedna z moich ulubionych postaci. Jest na czwartym miejscu, bo u mnie jest... Czekam, kiedy zrobisz ranking. Z chęcią posłuchamy. Tier lista. Nie, no mógłbym teraz tak skipnąć, ale nie opisywam dlaczego, ale to już nieważne. Więc na Perceptora się bardzo cieszę i oby on się po pierwsze transformował w mikroskop. Już nawet nie gniewałbym się na partsforming, żeby był po prostu mikroskop, a nie żeby 86, czyli że w serii, która ma być właśnie jak najbardziej The 80s, by zrobili z niego jakieś kosmiczne latadło albo jeździdło. Tu raczej nie będzie tak. No właśnie, dlatego on by był ten mikroskop. I jeszcze żeby był... Przecież był w Titans Return mikroskop. Tak, wiem. Ale żeby był jakiś. Tak. I żeby miał gimmick z powiększaniem. O, to było super. Nie, tego to raczej... Oryginalna figurka miała, więc ta musi mieć. Musi to na Rusi, jak to mawiałem Rosjanie. Ale bierę w ciemno. Czyli wszystkie deluxy, czyli preorder na 4 deluxy, tak? No tak. Preorder na wszystkie deluxy. Coś jeszcze? Jeszcze o Blacku byś może tam powiem. Wiem, że my wyczerpaliśmy temat. O wszystkim. No, tych z BB mówi, no panie, najlepsze, Touch to Shock przecież czego? Był. Przecież dla mnie to był Touch to Shock, dosłownie w przenośni. Michał, powiedz, że już tak naprawdę się ten temat wygadaliśmy, zwłaszcza ty, więc... To prawda, wy bardzo ograniczyliście moją kreatywność, no to powiem tyle. Biorę Soundwave'a, biorę Wheeljacka, biorę Ratchet'a, koniec. Ja biorę Wheeljacka i Soundwave'a na pewno. Browne, dyskryminacja. No, dyskryminacja. Ja Browne. Nie, teraz jeszcze ogarnąłem jego, no nie chcę mu! Co? Przemyśl jego imię i słowo dyskryminacja. To się samo nasuwa. Przemyślałem i nie doszło do żadnego. Mój mózg pracował tężnie, ale to już... Dobra, powiem ci po podcaście. No dobra, będą jakieś fajne rzeczy, no wy dobra. Niestety nie będziecie mogli. Możesz to, Kuba, potem nagrać jako takie bloopers albo behind the scenes. Dobra, tak, zakończę podcast i może nagadzę taki mini bonusik. Możliwe. Ty nie zakończasz, bo ty nie jesteś prowadzącym, buja, zaskoczyłem cię. Mam na myśli nagranie, bo to ja nagrywam jak coś. No. No chyba, że już ci się dawno dysk spalił przez ten cały czas. No bo się... Byłoby śmiesznie. No to się trochę rozgadaliśmy, jak widać, ale... No to co? Skoro ci się spalił dysk, to gadamy jeszcze. Nie spali mi się, bo na dysku mam bardzo dużo miejsca jak coś. Dobra, tymczasem dym za twoimi plecami, no bo dodamy w produkcji i będzie. Dobra. Będzie zrobisz. Okay. Dobra, kontynuuj, Michał. Myślę, że ze wszystkiego się już wygadaliśmy. Sebu.
No właśnie. No. O Cybertronie pogadaliśmy, o wszystkich Tixach. O Bomblaku głównie, bo to jest Bomblaczka. O Bomblaku dużo było. Dużo sobie pogadaliśmy. I długo. Dużo i długo. No, tak na dużo ponad godzinę, ale jednak fajnie się tutaj gadało. To są już chyba gadało. Prawie 2 godziny. Nie. Nie ma lipy. Tak. Dobra, no to było wszystko. Wy oglądaliście, jeśli ktokolwiek dotrwał, oglądaliście zgromadzenie zwieraczy.pl i pozdrawiam panią od angielskiego. A ja pozdrawiam wszystkich. Nie oglądała do tej minuty, haha! No pozdrawiamy wszystkich widzów i osoby oglądające ten podcast. Kto oglądał do końca, to pamiętajcie. Bardzo dziękujemy. Krokiet w komentarzach. Zostawcie informacje w komentarzu. No, a jeżeli tylko nie, jeżeli oglądaliście do tej minuty, to napiszcie jestem z wami, koniec. Dziękuję ci. Dziękujemy. No a ja nominuję do napisania krokiet. Dobra. Dziękujemy wam za oglądanie i ciuś. Pa. Bye bye.